Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. I potem święty Łukasz wymienia nam tych wszystkich apostołów. Nie będziemy tego teraz czynić, ale tak dotknęły mnie dzisiaj te słowa o Panu Jezusie, który całą noc trwał na modlitwie do Boga. I po tej całonocnej modlitwie dokonał wyboru 12. Pośród nich też świętego Andrzeja Apostoła, który jest moim patronem. I tak się zastanawiam, zwłaszcza kiedy słyszę tę Ewangelię, ile Pan Jezus się modlił przed powołaniem mnie. I też się zastanawiam, ile trzeba modlitwy, również i dzisiaj, żeby nie zabrakło tych, którzy pójdą za głosem Chrystusa. Bo wiemy, że Pan Jezus powołuje, ale wiemy, jak łatwo dzisiaj te powołania są stracone przez to, że nie ma właściwej opieki duchowej, że młody człowiek często jest zostawiony sam sobie, ze swoimi pytaniami, z tym głosem w sercu, który tak czasami trudno przebija się do świadomości. Tak ciężko ten głos Boży w sercu pielęgnować. Trzeba dużo modlitwy. Ale też druga refleksja, która mi przychodzi, moi drodzy, jest związana właśnie z tą modlitwą w nocy. Coraz popularniejsze są kaplice całodobowej adoracji i właśnie całkiem niedawno słyszałem takie wyjaśnienie, dlaczego trzeba się modlić przez całą dobę, a zwłaszcza w nocy. Dlatego, że w nocy dzieje się najwięcej grzechów przeciwko małżeństwu, przeciwko czystości, które potem prowadzą do aborcji. I dlatego noc jest taka ważna, żeby się w niej modlić. Ciekawe, czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pomodlić w nocy, przez dłuższą chwilę, nie mówię przez całą noc, ale chociaż przez dłuższą chwilę pomodlić się w nocy, żeby stawić opór złu, które wtedy się dzieje. Bo jak napisał wówczas jeszcze kardynał Ratzinger, komentując modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu i sen uczniów, kiedy ludzie Kościoła śpią, wtedy szatan działa. Kiedy my śpimy, szatan działa. Również dlatego, że my śpimy.